Jaka piękna aura. Plan jest taki, płyniemy na parę dni na Borkum. Niestety jest 17 w plusie i pada. Fager, gdzieś ty wylądował? Koniec świata. Nie to koniec świata, jakieś Niemcy. Niemce. Pakujemy się na prom. Pogoda jest zacna jak w Elblągu. Typowo wakacyjna. Jak zwykle na ostatnią chwilę, ale udało nam się zdążyć na prom. Płyniemy z Sassnitz w Niemczech. Widać taka pasjonująca wycieczka, że panowie nabierają energii. Pytanie, co będzie dalej? O, dzień dobry! No więc dopływamy powoli do Borholmu, wpływamy do portu w Ronę. Niestety Ronę wita nas deszczem. Pogoda nam nie sprzyja dzisiaj wyjątkowo, no ale miejmy nadzieję, że przejdzie. Promem płynęliśmy z Sassnitz. Jedyny prom, który pływa, to jest godzina 14.30, 18.15 jesteśmy w porcie. Plusy, minusy. No plus jest taki, że jest to chyba najszybszy i najbliższy prom od strony polskiej. Minusy. No na pewno ceny na samym promie, ale to jak i w Danii, zobaczymy, przekonamy się o tym. Ponoć jest drogo, zobaczymy. No i co? I z minusów ilość gniazdek na promie. No cztery na krzyż, nie idzie się podładować. Prom przyparkowany. Wychodzimy w tym tłumie rowerzystów. Udało nam się w deszczu rozbić obozowisko. Na szczęście deszcze przeszły. Tym razem wyjątkowo jesteśmy na dwa namioty, bo jedziemy z kobitami naszymi. Dały się namówić ze względu na to, że ma być lajtowo, krótko po Borholmie, to tak po 50-60 dziennie. Zobaczymy, czy to rzeczywiście taka mekka dla rowerzystów. Jak widać, no, namiotów sporo, rowerów sporo. Pole namiotowe bardzo fajne. Idziemy zobaczyć, co tu jeszcze dają. Dzień dobry. Bijemy rekordy. We dwóch to my późno wyjeżdżaliśmy, ale w czwórkę. Jest 12.20. Rowery jeszcze nie wszystkie są spakowane. Tu jeszcze jest trochę rzeczy do zebrania. Rewerka. Zwiedzania to za wiele chyba nie będzie. Tak wygląda łańcuch po całonocnej ulewie. Wjechaliśmy sobie do Ronę. Dzisiaj nie pada, na szczęście, tylko troszeczkę wieje, ale to przeżyjemy, bo lepszy wiatr niż deszcz. Także jesteśmy w Ronę. Dzisiaj plan jest na jakieś 52 czy 5 km. Obejrzymy sobie to Ronę, po drodze zajedziemy na jeden z kościołów tych okrągłych, zobaczyć jak to wygląda. No i dzień jakoś zleci. Przesiadasz się?
nie mogłem się śmignąć. A masz patent na niego? Jak tam wejść? Ładny jachcik. I tu mamy małą latarnię morską, Wronę, przy samym porcie. I kościółek tutaj. Ale klimacik. Ale super. Tu uliczka. Tam przyjechaliśmy z prawej strony z uliczki. Tu mamy następną uliczkę. Tu jedziemy zobaczyć Tom. Z Ronę, jedziemy do Duodde. Tam jest ponoć jakaś piękna plaża, tam śpimy dwie noce, przynajmniej taki jest plan. Jedziemy sobie wydzieloną ścieżką asfaltową, tam kawałek dalej mamy szosę. Jak ktoś nie lubi pływać, to jest to też lotnisko na Borholmie. Można przylecieć. Zjechaliśmy ze ścieżki, która leci dookoła wyspy i jedziemy zobaczyć pierwszy kościół rotundowy. Nylars, to tu ponoć jest ten kościółek rotundowy. Zaraz zobaczymy, czy go znajdziemy. Te stare domki odnowione, wygląda to ślicznie. Kościoły rotundowe są wizytówką Borholmu, przez wielu uważane za najciekawsze zabytki, jakie możemy tu spotkać. W całej Danii znajdziemy ich 7, z czego aż 4 na wyspie Borholm. Zlokalizowane są w miejscowościach Nylars, Nyker, Olsker i Osterhals. Powstały na przełomie XII i XIII wieku. Pełniły funkcje sakralne, ale służyły także jako spichlerze, magazyny, pełniły też funkcje obronne. Przy każdej świątyni znajduje się niewielki cmentarz. Do dnia dzisiejszego są to czynne świątynie, w których możemy trafić na odprawiane msze święte. Kościoły są otwarte dla zwiedzających. Po wejściu do każdego z nich natkniemy się na centralną kolumnę, ozdobioną pięknymi freskami oraz ciekawe sklepienie. W centralnym punkcie znajduje się ołtarz i chrzcielnica. Idąc w ich kierunku po prawej stronie, są wąskie drzwi, a za nimi wąziutka klatka schodowa, którą dostaniemy się na wyższe kondygnacje. One również udostępnione są dla zwiedzających.
zobaczymy tu miejsce, w którym był spichlerz, a na suficie kolejne ze sklepień. Przekonamy się też, jak grube są mury kościoła, próbując wyjrzeć przez małe okienko na okolice. Budowle te nie zawsze wyglądały jak obecnie. Przez wiele lat miały płaskie dachy, dopiero po około 500 latach dobudowano stożkowe, pokryte drewnianym gątem. Kościoły te mają wyjątkową architekturę i są rzadko spotykane w Europie. Na pewno warto poświęcić im trochę czasu i odwiedzić wszystkie cztery. Jak Ci się kościółek rotundowy podobał? Ładny. Ciekawa budowa. Bardzo ciekawa. I ładna. Nie widziałem takiej jeszcze. Ciekawe, czy następne będą takie same. Są w sumie cztery ponoć. Trzy odwiedzimy, jak się uda. Porównamy, zobaczymy. I jedziemy sobie teraz w stronę morza. Znowu wracamy do ścieżki tej, która idzie dookoła całej wyspy. Szpak w akcji. A jeszcze będzie pakował z tyłu do kieszeni. Nie. Telefonem sprawdza, czy robaki mają. Skubany. U nas w czasie podróży, jak się dobrze trafi na morze, to czasami stoi toj-toj. No wiadomo, jak to jest z toj-tojami. Raz lepiej, raz gorzej. Tutaj co jakiś czas mijamy takie sobie budki z toaletą. Ale patrzcie, jak tutaj jest. To nie do pomyślenia. Cyk, pisuarek. Jest umywalka. Myłem rączki przed chwilą, więc jest mydełko. Jest papier toaletowy. Jest czysto. Nie śmierdzi. Naprawdę, git. Jeżeli chodzi o minusy na ten moment, to fajnie, że ścieżka jest odseparowana z jednej albo z drugiej strony jezdni. Ale cały czas jest wzdłuż głównej ulicy, więc ruch samochodowy tu jest całkiem spory. I takich miejscówek mijamy całą masę. To jakieś naczynia, to drewno, to ziemniaki. Gospodarze wystawiają. Zostawia im się tu w skrzynce opłatę i jedzie dalej. Któryś raz już mijamy taki obelisk, na którym rosną dość stare i wysokie drzewa. Ciekawe, co to kiedyś było. Co to był za zamysł. Tak nam mija ostatnie chyba ze 20 km. Cały czas jeździmy tą ścieżką rowerową wzdłuż głównej drogi na południu wyspy. No także no, mamy tutaj kawałek do morza, więc morza nie widzimy niestety. Ale sam klimat wyspiarski i te widoczki, które tutaj są dookoła, zabudowania, rekompensują nam to, że nie widzimy Bałtyku. Starsza, tu dopiero co posadzona, młodziutka. A z drugiej strony widok na kolejny wiatrak. Kolejna uwaga, jak planujecie sobie trasę wzdłuż południa, to pamiętajcie, że tam nie ma sklepów spożywczych. Właśnie szukamy jakiegoś, odbiliśmy z tej ścieżki rowerowej, lecimy jakieś 1,5 km, 1,6 km do miejscowości i tam ma być sklep, zobaczymy, czy czynny. Także pamiętajcie, żeby wziąć dużo wody z Ronę ze sobą. Tylko rowerzyści tutaj jeżdżą. Pieszych też już któryś raz mijamy. Znudziło nam się tam wzdłuż dookoła wyspy jechać, bo to cały czas ścieżka rowerowa przy asfalcie. I tu zobaczcie, jakie widoczki. Piękny asfalt, z jednej strony zboża, z drugiej strony jakieś trawki. Co chwilę jakieś piękne zabudowania. Tu nudy nie ma. A tylko 5 km dalej.
No wychodzi na to, że lokalny asfaltik, którym jest tu ścieżka jakaś wyznaczona, lepszy niż ta ścieżka przy asfalcie. Jeżeli ktoś wam powie, czy wyczytacie gdzieś na forach, na Facebooku, czy przyjeżdżacie na każdy camping z buta i jest miejsce, to im nie wierzcie. Od drugiego się właśnie odbiliśmy, gdzie nie ma ani jednego miejsca na namiot. Jedziemy na trzeci. Pytanie, czy będziemy mieli gdzie spać, bo na dziko jest zakazane. Chociaż jak nie znajdziemy żadnego miejsca, to będziemy kombinować na dziko pewnie. To mówią do 3 razy sztuka. Po wielu bojach i trudach się udało. Mamy numerek. Mamy karty pod prysznic. Zostajemy tu 2 dni. Nie będziemy jutro nic szukać. Plaża w Due Odde. Piękna, piaszczysta, bialutki piasek, szeroko. I zobaczcie, nikogo. Prawie że nikogo. Tu jakieś porzucone kajaki. I tam jakaś para jedna. Mój szwagier. Patrzy na morze. Patrzy na morze.